mamy pierwszy posiłeczek w dniu dzisiejszym. Owsianka, borówki, jabłka, jabłko, przepraszam, jedno, granola, kawka. I zacząłem sobie do tego oglądać wczoraj serial na Netflixie o Tour de France. I powiem wam, kurczę, mogę polecić. Już jestem dopiero na trzecim odcinku, ale już widzę, że jest tak fajnie zrobione jak Formuła 1. I tak, jeśli ktoś jest faktycznie gdzieś tam wkręcony w sport, to takie seriale go na pewno wkręcą i zainteresują. I jako drugi już, można powiedzieć, przedtreningowy posiłeczek, mamy tutaj 4 kromeczki chleba tostowego i ileś tam dżemu, nie wiem ile, ale ile by nie było, to i tak będzie za mało, bo wiecie, jak to jest dzisiaj SBD, tak więc będzie ciężko. No i w towarzystwie oczywiście mojej pięknej, dostojnej dziewczynki. Ale zanim na trening, to jeszcze kreatynka i oczywiście zakupki. No i siemaneczko, witam, już na treningu zaczynamy rozgrzeweczkę i lecimy z pierwszym w tym tygodniu ciężkim, lekko ciężkim SBD. O, tak go można nazwać. Taki RP7 to takie ani ciężkie, ani lekkie. No i mamy rozgrzeweczkę za sobą, zakładamy neopreniki, ale szanowni państwo, wracają neopreny z Monstera. Odesłałem te z SBD, bo team woko, nie czuję zbytniej potrzeby, żeby wydać 400 na neopreny, bardzo podobne takie jak te, więc jolo. Zostały jakieś, powiedzmy, 3 może tygodnie jeszcze siadł w neoprenach i przechodzimy na taśmy, więc wiecie jak jest. Nie chcę też tak dojść kasy od sponsora, żeby nie poczuł się taki wykorzystywany pod względem pieniędzy tylko, więc powiedziałem mu, przyda się na coś innego kiedyś. Dobra, chodzimy pod sztangę i zaczynamy. Siady. Wchodzimy, kolejna rozgrzewkowa. 240. 140. Widzicie, to już jest to, że ja od wczorajszego wieczoru, tak już naprawdę się leżałem sobie w łóżku, już tak cały czas miałem w głowie to 240, już sobie wizualizowałem wczoraj wieczorem, jak kurwa będę się wstał o 240, już mi się tak zakodowało, że nawet mylą mi się teraz liczby. I wchodzimy dalej, 160, ostatnia rozgrzewkowa bez pasa. Dobra, wchodzimy sobie, szanowni państwo, 180, ostatnia rozgrzewkowa przed początkiem rampy, nie, jeszcze jedna będzie, 200 i później 217 zakładamy, dobra, czyli jeszcze lekka dwójeczka. I tu rozpoczynamy pierwszą. Jezus. I tu mamy ostatnią rozgrzewkę przed rozpoczęciem rampy. Jedyneczka. 200 kilo. Po raz jeden i jedyny. Krótkiej przerwie na dwójeczkę, wracamy
do dalszych siadów. 2:15. Raz. Tak, trzeba się nastawić przed drugą serią w rampie. W międzyczasie obsługa pomostu czyści. No i dobra, szanowni państwo, jak widzieliście, 237,5 kg na lekkiego singla. Takie RP miało być 7,5-8. Według mnie wstrzeliłem się, tak z własnych subiektywnych odczuć i z filmika, no możemy stwierdzić, że jest takie fajne, takie idealne to RP. Tak więc dołożone 7,5 kg względem tamtego tygodnia. I co? I nic, przechodzimy na benchika. Dzisiaj założenie jest jedno. Czy by miało się zesrać, czy by miało się nie wiadomo co? Kur zapiął, muszę 1,5 wycisnąć takiego singla ładnego, bo tak mnie już to irytuje, że nie wchodzę na te 1,5 i wyżej, że postanawiam, że choćbym miał przekroczyć RP, wchodzę na to 1,5 i mam wywalone, bo nie jestem w ogóle przyzwyczajony do tych ciężarów właśnie 2,5 plus i tak jak zbliżam się do nich, to już mi się na rękach nawet takie robi niekomfortowe, po prostu z tego, że się nie jestem przyzwyczajony do tego. Jak wiecie, chcecie, jakbym, wiecie, chciał wycisnąć życiówkę na zawodach, no to nie mogę, kurczę, cały czas bazować na jakimś okolicach 1, 2, 1,4, w sensie 120-140 treningowo. Muszę wchodzić tam wyżej, bo po prostu no, ręce muszą też się w pewnym sensie do tego wszystkiego przyzwyczaić. Ojejku. Tak więc, benchik. Czas na odpoczynek przed ciągami oczywiście. O, tylko po to jest to ćwiczenie w trójboju. Piątkę tygodniową będziemy dokładać i będzie. No i wchodzimy sobie na 120, zrobimy sobie taką dwójeczkę jeszcze przed rozpoczęciem rampy. Nie lekko, nie ciężko. Wchodzimy sobie na pierwszą serię z rampy. Jedna jedynka na 137,5 kg. I druga, taka sama seria 2-4-5, żeby się rozgrzać przed setem. Pff.
Okej. I lecimy sobie z dzisiejszym topsetem 150 na lekką jedynkę. Czy było lekko? Było nie ciężko, na pewno. Ale czułem się niestabilny mocno. I jakby no, widać, że nie jestem obyty z tym 1.5, więc trzeba coraz częściej wchodzić na tego typu ciężary, żeby się z nim bardziej obyć i być bardziej sztywnym za każdym razem. Ale 1.5 zawsze. Mamy 1.4. I turystyczne jeszcze 1.7. I 190. Ostatnia rozgrzewkowa przed wejściem na rampę. I pierwsza seria z rampy. 210. Mamy drugą jedyneczkę z rampy. 230. Takie wolne, ale nie ciężkie. Mamy 240, ostatnia. Jedyneczka na dzisiaj. Kurwa. Zdecydowanie lżejsze było, niż wyglądało, bo kurde, no, powiem wam, że jakieś takie, kurde, nie ma tej prędkości z dołu, nie wiem dlaczego, ale dziwnie, tak, wiecie, ja sobie idę z tym do góry, tak jest easy dosyć, nie, ale nie może się tu napędzić, no ale w moich odczuciach było takie koło 8, nie, prędkość tego nie oddawała na pewno, ale nie było to ciężkie. No i idąc dalej, przechodzimy sobie na rolling back triceps extension, czy jakoś tak. Okej. Tu mamy 3 serie po 10.
No i dobra. Moi przyjaciele, drodzy, misiaczki, rybki, skończyliśmy dzisiejszy trening. Całkiem dobre SBD, wam powiem. Jestem usatysfakcjonowany tym, co dzisiaj zrobiłem, bo tak jak sobie założyłem, tak zrealizowałem. Mamy 4 godziny i 18 minut treningu zrobione. Trening in plus. Idziemy jakieś kąpciu, szamka i te sprawy. No i w sumie za 40 minut zaczynamy pracę. I wlatuje klasyczny posiłek podreningowy. 200 ryżu, 250 kurczaka i pomidorki. No i zasiadamy do kolacji. Aneczka dziś przygotowała pyszne spaghetti. Nałożyła sobie. I nałożyła mi. Że tak powiem, kolacja na bogato, moi drodzy. Mamy 21:37. Mamy tu się tam dławi jedzeniem. 17 tysięcy kroków. Tak więc wszyscy zajadają kolacyjkę. Nie Metusiu? Metson. Jest kolacyjka? To jest. Siemaneczko, drodzy widzowie. Mamy dzień kolejny, mamy wtorek. Rozpoczynamy go dość wcześniej, bo tuż przed 8:00 już mamy chwilę po 8:00. Jestem wstępnie ogarnięty, przygotowane śniadanko, szamiam. Nic, że tak powiem, wykwintnego, wybornego, ale za to fenomenalne śniadanko, tosty, jajecznica, standardowo już trochę nadgryziony, bo zacząłem, a przypomniałem sobie, że jeszcze muszę nagrać. Tak, zjemy pierwszy posiłeczek, lecimy na chwilę, mamy dwa treningi z klientami i zaczynamy drugi w tym tygodniu trening. Dziś, po wczoraj, czuję się jak ta butelka. Niby chcę, ale nie mogę. Ale to nic, zaczynamy, wjeżdżamy w trening, szanowni państwo. Pierwsze na celowniku mamy dzisiaj przysiad bułgarski, ale w stylu przysiadu kolarskiego. Jakoś tak to będzie. Tak więc dzisiaj w top secie zaplanowane 135 kg. Myślę, że easy powinno pójść, nie? Dobra. Montuję i zaczynamy pierwsze ćwiczonko. Tak jak planowałem, tak zrobiłem. No i w sumie lekko. Mamy tutaj spokojnie taki zapas na to, żeby gdzieś tam koło 1,5, może 1,6 nawet zrobić to w ostatnim tygodniu, ale daję sobie tak spokojnie jakby czas, żeby to progresować. Nie dokładam tak, żeby z tygodnia na tydzień z 15 kg dorzucać na nogę, bo to no w sumie trochę tak niebezpiecznie. Ale dobra, mamy zrobione. Idziemy dalej, idziemy na wyciskanko, dzisiaj w spotopresie. Tutaj tylko i wyłącznie 2,5 kg dokładam względem tamtego tygodnia. No bo jednak ten spotopres z długą pauzą, no to jest takie kąśliwe ćwiczenie. Pierwsze może być fajne, drugie może być fajne, ale trzecie, czwarte już się zabije, więc tutaj tak asekuracyjnie dodajemy tylko 2,5. Wchodzimy pierwsza.
przechodzimy sobie na ostatnią seryjkę. Gorzej. Myślę, że na przyszły tydzień 2,5 można dołożyć. Tak jest 125. Powinno być git. Dobra. Wchodzimy sobie na pierwszą serię roboczą. Dzisiaj 32,5 kg na 10. Kolejne ćwiczonko z nowej kolekcji Brzyta, a mianowicie uginanie, kurde, powiem wam, tak teoretycznie banalne ćwiczenie, ale takie pieruńsko niewygodne, znaczy niewygodne, no, dwójkę czuję tak jak nigdy nigdzie, nie? To są takie nowe egzotyczne doznania, w sensie co tak lekko. O Jezu. O kurwa, coś się zerwę chyba. Nie wygląda, ale boli. I teraz jeden z moich faworytów w tym planie. Z deszczu podrynne, ale mogło być gorzej. Dalej. Z fantazją trenera. Boże, daj mi siły.
Ja pierdolę, mam... Albo mam o mamę, kurwa, albo to się naprawdę zdarzyło. Dobra, kończmy te zabawy, bo trzeba przejść do konkretnych ćwiczeń, a nie jakieś pierdoły. Dobra, teraz czas zacząć kurwa prawdziwy powerliftingowy trening. No i mamy szybki, w sumie nawet bardzo szybki posiłek potreningowy, bo w sumie za jakieś 15-20 minut muszę wyjść z domu, więc szamimy szybko owsiankę, no a potem jeszcze sobie dajemy troszkę delicji, żeby jako tako te węgle się trochę zgadzały bardziej, bo tutaj mam tylko 50 gram płatków owsianych, no i trochę granoli, więc trochę za mało tych węgli potreningowych. Dziś kolacja taka troszkę dziwna. Mamy dwa bajgielki i parówki, ale jestem taki niemrawy. Mamy godzinę prawie w pół do dziesiątej. I szczerze wam powiem, że czuję te dwa dni. Dlatego odmeldowuję się. Nara, cześć i czapka. Do zobaczenia za tydzień.